Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kanale Chrobry Szlak w kolejnym odcinku leksykonu manipulacji. Jak widzicie, wróciłem na chwilę do używania green screena. Czekam na opinię, czy lepiej tak, czy tak jak poprzednio. A dzisiaj będzie o monokauzalizmie i amerykańskiej komedii o nastolatkach. O tym opowie Przemysław Bagiński, który dzisiaj zszedł do podziemia. Witam cię serdecznie. I to nie jest podziemie green screenowe, gdyby ktoś miał wątpliwość. Dzisiaj taki tytuł. Jakby nie, ja przepraszam, że ci tylko wejdę w słowo. Gdyby był green screen, to byś miał dużo lepsze światło. Ach, to powiedzmy, że taki nastrój opowieści skrypty tym razem, chociaż myślę, że to jednak temat taki bardziej wakacyjny. Tutaj może to brzmieć kryptycznie, o co chodzi. Może zacznę od tego, że jest pewnego rodzaju taką, myślę, przewarą, pewnym błędem w postrzeganiu rzeczywistości, kiedy różni analitycy próbują redukować rzeczywistość do jakiegoś jednego konkretnego elementu, czynnika, który ma całe zło tego świata podsumować. No i są bardzo różni ludzie, którzy z stron totalnie często odwrotnych podejmują to zagadnienie, na przykład no, sami marksiści mówią o jakichś klasach społecznych. W naszej sferze to są banksterzy, to są globaliści, to są czasami Żydzi, to są elity społeczne. To możemy tutaj podać wiele przykładów i zauważam, że to podobnie działa też w anglosferze na przykład. Tam mój jeden z ulubionych analityków, Jay Dyer, którego żonę miałem okazję gościć i była tutaj też gościem jednego z leksykonów. Jego żona jest mniej znana, ale też jest znana w tej infosferze. Oni, w sensie on i jego żona, bardzo często właśnie w swoich analizach mówią elity i mówią globaliści. No i w tym momencie to jest też taki wybieg. Ich można by klinicznie z kolei uznawać, tak, które po drugiej stronie, jako ruskich agentów, ponieważ są osobami prawosławnymi mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych, ale w swoich materiałach mówią o różnych zjawiskach, ale nie mówią na przykład o mniejszościach żydowskich, no i stosunkowo też neutralnie podchodzą do kwestii rosyjskiej, często też zadają się z emigracją rosyjską w rejonie. Więc tutaj można powiedzieć, że i nie starają się nie zdenerwować tej mniejszości żydowskiej, ale też jakby w drugą stronę to działa tak, że jest pewnego rodzaju skupienie na tym elemencie, powiedzmy, anglosaskim w krytyce. No i to wydaje mi się takim elementem, który może wręcz zakrawać właśnie o manipulację oczywiście, ponieważ jeśli my bardzo będziemy chcieli mówić, że jakiś czynnik tłumaczą całą rzeczywistość, no to w tym momencie odwracamy uwagę od tych innych czynników. No i tutaj mówiąc o marksistach, kapitalistach, czy nawet masonach, to chce się trochę zgrać w dół ten czynnik etniczny na przykład, który dotyczy danej grupy społecznej. Tak, w sensie próbuje się sprzedawać, tak to robi. Czyli dając, z tym się oczywiście nie zgadzam we wszystkim, próbuje to sprzedawać w taki sposób, że to są osoby, które nie mają tak naprawdę tożsamości narodowej, a często są wrogiem własnego narodu, co akurat może być prawdą, ale czy możemy uwierzyć, że osoby są całkowicie wyzbyte jakiejś tożsamości etnicznej, kulturowej, narodowej, że się nią nie kierują? Myślę, że to nie jest takie proste i monokauzalizm ucieka od pewnego zagadnienia, które myślę jest dużo dalej idące, to znaczy, że często różne grupy wpływów mogą mieć zbieżne interesy, mimo że mogą też mieć konflikty. A w jednym z odcinków tutaj mówiłem już na temat takiej koncepcji, która wydaje mi się dosyć, to znaczy ja to wymyśliłem, ale nie wiem, czy ja to tylko wymyśliłem. To takie skojarzenie tylko luźne, że sojusz jest pewną formą wojny. Tak? Jeśli mamy dwie strony w konflikcie otwartym, no to w tym momencie ich relacja wroga jest oczywista. Za to jeśli te dwie strony są w sojuszu, no to w tym momencie każda chce wykorzystać drugą stronę, drugiego sojusznika, by ten zrealizował jej interesy. No i często sojusz jest też formą wojny. No i różne te frakcje, różne te płaszczyzny, wedle których analizujemy rzeczywistość, często są ze sobą w tych relacjach właśnie, można powiedzieć, wrogi na niektórych płaszczyznach, mimo że efekt często jest taki, że mamy wrażenie, że one absolutnie idealnie współdziałają. I dlaczego tutaj tematem tego odcinka jest amerykańska komedia o nastolatkach? To może się wydawać zupełnie niezwiązane, ale jednak. I tu po raz kolejny oczywiście odzywa się książka pana McDonalda, Kultura krytyki, do której wracam tu po raz kolejny, ponieważ można z niej bardzo wiele wyciągnąć, nawet tak trochę powiedzmy podtekstowo. To znaczy, to jest książka oczywiście o pewnej strategii kulturowej mniejszości żydowskich, ale możemy też trochę odwrócić percepcję tej książki, zadać sobie pytanie, z jakiej perspektywy wychodzi ten autor. No i on reprezentuje podejście anglosaskie i to jest dosyć bezpośrednio wyczuwalne, kiedy się czyta jego
optykę, jego sposób patrzenia, na przykład analizując dyskusję, która odbywa się w Stanach Zjednoczonych na temat zachowania pewnego rodzaju spójności etnicznej poprzez regulacje emigracyjne. Tam przytacza taką historię, że w tym okresie zaraz przed II wojną światową, od lat 20. do II wojny światowej, dominowały takie poglądy, takie nurty, że w Stanach Zjednoczonych należy regulować emigrację, żeby zachować etniczny status quo, to znaczy, żeby ci Anglosasi mieli dominację cały czas etniczną, co było zagrożone poprzez bardzo silne ruchy imigracyjne z Europy. No i uciekali oczywiście często Żydzi. Też mało kto wie, że tak wydaje mi się, że nie jest to taka powszechna wiedza, że Brytyjczycy, którzy rządzili mandatowo terytorium Palestyny, ograniczali imigrację żydowską zaraz przed II wojną światową właśnie do Palestyny. No i tam wrogość organizacji żydowskich terrorystycznych była wymierzona też często przeciwko Brytyjczykom. To sławna Hagana, która też dokonywała zamachów. No i co to ma wspólnego z amerykańską komedią o nastolatkach? To ja może zaznaczę, że ja nie zachęcam Państwa, żeby tutaj skoczyć i oglądać te wszystkie komedie, no ale pewnie każdy z nas tam je kojarzy z tego czy innego momentu swojego życia. Ja może najbardziej będę się odnosił do takiej, która ma spore znaczenie, czyli Social Network, taka autoryzowana, fabularyzowana też biografia Marka Zuckerberga, ale ona oddaje wszystkie, myślę, zjawiska, które w tych wielu, tych różnych komediach się pojawiają, w mniej lub bardziej przerysowany sposób. Ale mam taką tezę, że ta amerykańska komedia to jest kosmos. To może też oczywiście brzmieć dziwnie, ale kosmos rozumiany jako przedstawienie pewnych zależności praw, które rządzą rzeczywistością. I przeważnie mamy do czynienia z podziałem rzeczywistości w tej szkole amerykańskiej na dwa obozy, oczywiście mówiąc w uproszczeniu. Z jednej strony mamy tych nerdów, mamy osoby, które są w jakiś sposób na marginesie tego społeczeństwa, które są inteligentne, często dobrze się uczą, są trochę dziwne i to są osoby przeważnie z mniejszości i bardzo często pochodzeniu żydowskim. Te są głównymi bohaterami. I z drugiej strony mamy silnych, rosłych, atrakcyjnych, będących wysoko w hierarchii społecznej anglosasów, tak, w sensie to ich wygląd ich często wyróżnia. Mają taką typową posturę, powiedzmy startupowy wygląd anglosasa i myślę, że też bardzo znamienne i to mi najbardziej dało do myślenia, kiedy oglądałem którąś z tych komedii po raz kolejny i zwróciłem uwagę, że tam pojawia się motyw bractwa. I tu, gdyby Państwo zadali sobie pytanie, jakie są główne siły, które rządzą w takim potężnym kraju jak Stany Zjednoczone, myślę, że można by powiedzieć, że tymi dwiema grupami najbardziej wpływowymi są właśnie społeczności tak zwanych WASPów, czyli białych protestantów anglosaskich oraz społeczności żydowskie. No i że one w pewien sposób rywalizują. No i ta rywalizacja jest pokazywana właśnie w tych komediach w taki sposób, który nam narzuca perspektywę, myślę, żydowską patrzenia na to wszystko. Tak? To znaczy mamy młodego człowieka, który przeważnie jest narratorem, który obserwuje tych ludzi z bractwa, który przedstawia się przeważnie jako osiłków, ale głupich, którzy funkcjonują w bractwie i którzy często pochodzą z dobrych domów. No i to oddaje dosyć, myślę, dobrze tą anglosaską naturę, która ten profil kulturowy, czyli nacisk na sport, nacisk na pewne linie rodowe, na pewną pozycję społeczną, faktycznie myślę, że to jest charakterystyczne. No i jednak patrząc krytycznie na to, jak ta perspektywa jest nam wciskana, no to nigdy to nie jest tak, że jeśli ktoś jest dobrym sportowcem, to jednoznacznie musi to oznaczać, że jest osobą intelektualnie w jakiś sposób gorszą niż osoby słabe fizycznie. No i myślę, że to wynika z takiej też kulturowej predyspozycji Żydów do tego, żeby skupiać się na pewnych abstrakcyjnych aspektach, przynajmniej w krajach, w których byli tylko diasporą. To tam oni nie rozwijali się sportowo. Akurat jeśli chodzi o różne domeny życia, no to powiedzmy, że dla społeczności żydowskiej akurat sport nigdy nie był jakąś bardzo silną stroną. Ta fizyczność nie była bardzo mocno podkreślana, a teraz może w Izraelu jest już inaczej, ale dalej nie słyszymy o zbyt wielu wybitnych sportowcach. Za to oczywiście u Anglosasów jest dokładnie odwrotnie. Ostatnio poznałem kolegę z Zimbabwe i on właśnie opowiada, że tam tenis, że tam krykiet, te rejony, w których była silna obecność anglosaska, jakiś czas temu nawet nagrywałem historię Zimbabwe z panem Połosakiem, znaczy Połosakiem w dwóch częściach, no i tam właśnie opisywaliśmy, jak silne było to poczucie tożsamości brytyjskiej w Zimbabwe, wcześniej w Rodezji. No i wszędzie, gdzie Brytyjczycy się pojawiali, to tam kult sportu, oczywiście u samych Anglosasów, ale też przechodziło to na ludność lokalną, był bardzo duży. No i tutaj widzimy, to podejście do fizyczności jest diametralnie odmienne. Z jednej strony mamy klasyczne podejście, to znaczy rozwój fizyczności, ale też rozwój psychiki poprzez rywalizację właśnie sportową.
podejście do linii rodzinnych, no i wszystko to ma iść w pewnej harmonii, w takiej, która też często w tradycyjnym podejściu starożytnym się pojawiała. A z drugiej strony mamy podejście takie, powiedzmy, bardziej żydowskie, w którym jest podejście do abstrakcji, jest nacisk na matematykę, jest nacisk na przedmioty ścisłe, na materializm oraz na to poczucie tego, że się jest w jakiś sposób atakowany przez tą drugą stronę. No i niech sobie Państwo zadadzą pytanie, czy oglądając te wszystkie komedie, czy to nie jest pewien motyw, który się bardzo często powtarza, czy nie widzą Państwo tej wojny światów, która rozgrywa się? W samym Social Network, w biografii Marka Zuckerberga, tam te motywy są no, wybitnie jasno przedstawione. On zostaje zaproszony przez dwóch chłopaków z bractwa, no i nie są dokładnymi archetypami tego, o czym mówię teraz. To znaczy, wysocy mężczyźni, którzy biorą udział w jakichś zawodach kajakowych, którzy proponują mu udział w stworzeniu aplikacji, która ma gromadzić osoby z uczelni. No i tutaj jest pewien elitaryzm, tak? To ma być, że osoby anglosaskie, ci łospowie, tak? W sensie ta elita angielskojęzyczna ma być w jakiś sposób wydzielona od reszty. No a z drugiej strony ten Mark Zuckerberg, który z jednej strony kradnie im pomysł, ma przy sobie przyjaciół. Jeden z tych przyjaciół to jest osoba, która jest pochodzenia bodaj latynoskiego i to też myślę, że jest znamienne. Historia ta jest oparta na faktach. On potem został, Zuckerberg został oskarżony o to, że został zwolniony z firmy. To nie będę streszczał całej fabuły tego filmu, ale to jest kolejny też charakterystyczny element, że społeczności żydowskie wchodzą tam, gdzie są diasporą, w sojusz z innymi mniejszościami przeciwko większościom. No i w Polsce mieliśmy ten ruch mniejszości, który też angażował inne ruchy mniejszościowe, jak ukraiński, niemiecki i tak dalej. Tam w Stanach dosyć często pojawiała się taka sytuacja, trochę myślę dla nas egzotyczna, że społeczności żydowskie wchodziły w sojusz z latynosami, czyli też często społecznościami katolickimi. No i mieliśmy rywalizację Żydzi i katolicy do pewnego stopnia kontra protestanci. Na przykład objawiało się to w działaniach Ku Klux Klanu, którego wrogami byli nie tylko czarnoskórzy, ale też na przykład właśnie katolicy. I no, dokładnie jest tak, to jest przedstawione w Social Network. To znaczy mamy osobę, która jest pochodzenia żydowskiego, przy niej jest przyjaciel pochodzenia latynoskiego, który zostaje zdradzony. Pan Zuckerberg de facto kradnie, rozwija ideę, ale kradnie ideę osobom z bractwa, które były rdzennymi posiadaczami tego pomysłu. No i oni przegrywają, później podzywają Zuckerberga do sądu, tam uzyskują pewne odszkodowanie. No ile Facebook znamy, że w takiej formie, w jakiej znamy, jego dyrektorem jest no, Mark Zuckerberg. Ta rzeczywistość, która jest przedstawiona oczywiście tendencyjnie, myślę, że dużo mówi nam w ogóle o społeczności amerykańskiej jako takiej, ponieważ obydwie te grupy społeczne w końcu jakoś kończą szkołę, idą dalej w życie. No i co się dzieje? Oni robią kariery, jeśli uwierzymy tej optyce przedstawionej w filmach, w tych wszystkich komediach, to potem stają się konserwatywni, starają się robić kariery, no i spotykają się znowu na szczytach społecznych. No i tam pewne ideały, którymi przesiąknęli, po prostu są odwrócone, ale znowu ta rywalizacja w pewien sposób musi przekuć się na współpracę, ponieważ obydwie te grupy należą do elity i muszą w tej elicie jakoś się odnaleźć. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że jeśli mamy tą perspektywę podaną żydowską, to tam przeważnie jest tak, że te młode pokolenie jest bardzo, powiedzmy, witalne i rozwiązłe, bardzo skupione właśnie na tej relacji seksualnej w młodym wieku. I to też jest, myślę, o tyle interesujące, że tam na przykład motyw imprezy ma formę takiej wręcz szamanistycznej transformacji, w której dokonuje się coś w życiu człowieka i ten nacisk na to, że kobiety sobie wybierają, którego z tych chłopaków dopuszczą do siebie, to też jest taki skręcony matriarchatu, tak? W sensie, że często ci mniej atrakcyjni, no często Żydzi, intelektualiści, to często określani jako nerdy, też są nieatrakcyjni i głównym celem jakby jest znalezienie dziewczyny. To jest jakby limit ich życia i to mi się bardzo kojarzy z myślą Freuda, która jest, myślę, bardzo właśnie zbudowana w takiej optyce, że to znalezienie kontaktu seksualnego z kobietą ma w jakiś sposób nobilitować i wyznaczać pewnego rodzaju podstawę zdrowia psychicznego. No i nie odnosi się to w ten sposób do łospów, którzy są odwróceni w tej optyce, także oni przeważnie są na szczycie drabiny społecznej, kobiety same do nich lgną, czyli ta nerwica nie objawia się w ten sposób. Myślę, że to jest interesujące. No ale potem, kiedy ci młodzi Żydzi, no nie mówię Żydzi tutaj upraszczając, bo tam chodzi o pewien szerszy front tych właśnie mniejszości i pewnych odszczepieńców, którzy jednoczą się przeciwko przeważnie tej elicie,
anglosaskiej, oni potem zakładają bardzo konserwatywne rodziny. No i to pokrywa się z tym, o czym pisał McDonald, to znaczy, że te społeczności obydwie są bardzo konserwatywne w podejściu w późniejszych latach. To znaczy właśnie dbają o to, żeby założyć rodzinę, w której pewne konkretne wartości będą przekazywane dalej. No i to wskazuje, że to są grupy, które mają pewne zdrowe podejście. No i nie dziwi, że one rywalizują na niwie społecznej. No i teraz, jeśli my byśmy mówili, że pewnym wrogiem ludzkości, to też mówiąc pewnym przymrużeniem oka, ale że pewnymi nośnikami tych negatywnych tendencji są właśnie globaliści, no to o kim mówimy w tej sytuacji? Prawdopodobnie będziemy mieć te dwie grupy. Czy te dwie grupy są tożsame? Myślę, że nie. Myślę, że grupa anglosaska wywodzi się bardzo głęboko z tradycji europejskiej, gdzie różne idee globalistyczne są tworzone na pewnej wrażliwości postchrześcijańskiej. To znaczy, chrześcijaństwo zakłada pewnego rodzaju uniwersalność idei. Chcemy pewne obiektywne idee przekazać całemu światu. Jeśli usuniemy tą myśl chrześcijańską, no to mogą powstać takie postchrześcijańskie ideologie, które myślę, że możemy też w oświeceniu już znaleźć, to znaczy, albo nawet może jeszcze wcześniej, to znaczy, że my chcemy dalej przekazać pewne idee, dalej mamy ten syndrom tego, że jakaś idea zbawi ludzkość, ale nie jest ona już bezpośrednio oparta na religii. No i na tym opierają się często loże masońskie, różnego rodzaju właśnie powstaje później ideologie, które są rdzennie, myślę, związane z pewnym myśleniem zachodnim. No i w społecznościach żydowskich jednak to nie funkcjonuje. Myślę, że tamte idee, mimo nawet jeśli by mogły odwoływać się jakoś do tych abstrakcji, to jednak są skupione bardzo na pewnym lęku tych społeczności żydowskich przeciwko dwóm rzeczom. To znaczy przeciwko temu, że z jednej strony będą oni znowu prześladowani, nie będą akceptowani w jakiejś społeczności, w której żyją, a z drugiej przed lękiem przed utratą tożsamości etnicznej, o utratą odrębności. No i tam jest tendencja do tworzenia jakichś takich metastruktur, jakichś metatożsamości takich, które by były ponad. Ja tak interpretuję to narzucanie często narracji związanej z tym, że są jacyś kosmici, którzy nas mają tutaj zaatakować. Jeśli by się pojawili kosmici, no to w tym momencie to będzie granie oczywiście na globalizm, ponieważ cała ludzkość będzie musiała się zjednoczyć przeciwko tym kosmitom, no i w tym momencie będzie można być na przykład Żydem, ale równocześnie będąc tym człowiekiem, mieszkańcem Ziemi, który może przeciwko tym kosmitom jakoś się tam wspólnie, jakoś wspólnie wystąpić. No i tutaj to też gra oczywiście w tą narrację anglosaską, bo tam można wykorzystać tą fałszywą narrację, na przykład, żeby przez globalizm wprowadzić ideę tego takiego, powiedzmy, masońskiego odłamu liberalizmu. I ergo tutaj z tego, co mówiłem do tej pory. To znaczy, obydwie grupy społeczne, będąc cały czas w napięciu, żyjąc w świecie różnych idei, których cele są bardzo odmienne. No myślę, że dla Żydów ta koncepcja tego, że są właśnie tym małym narodem, który musi bardzo silnie się bronić, jest podstawowa. Nie wiem, czy dla Anglosasów ich podejście właśnie takie ściśle etniczne jest też kluczowe w tym momencie, czy jest na przykład silny konflikt pomiędzy Brytyjczykami a Amerykanami. Tak jak sugeruje to J. Dyer. Trudno to powiedzieć w tym momencie. Wiadomo, że Amerykanie przejęli schedę po Imperium Brytyjskim i że te kraje oczywiście nie mają też bezpośrednio wspólnych interesów. Ale nawet jeśli wszystkie te różne ideologie spotkają się na szczycie, to nie znaczy, że możemy powiedzieć, że to jest jakiś monolit, który funkcjonuje na zasadzie totalnej tożsamości względem wszystkich idei. I to jest dla nas coś optymistycznego. To znaczy, jeśli tam jest bardzo wiele różnych sił, które mogą w pewien sposób trzeć ze sobą, to znaczy, że gdzieś można ten klin wsadzać i te grupy separować. No, divide et impera nie zawsze działa na naszą niekorzyść. I dużo gorzej byłoby w jakiś sposób stawać przeciwko zupełnie zjednoczonej grupie przeciwników, która właśnie miałaby być jakąś taką ławą, która ma nas uderzyć z miejsc powierzchni ziemi, a inaczej to jest, kiedy my mamy świadomość tego, że poszczególne frakcje można wykorzystywać czasami nawet dla własnych celów, bo no powiedzmy sobie szczerze, gdyby udało się zyskać, no ja tutaj tego nie sugeruję, myślę, że to jest utopia, ale gdyby udało uzyskać się sympatię i lojalność wszystkich narodów, które żyły w I Rzeczypospolitej, tak żeby one pokochały tą koncepcję kraju, w którym żyły przez te wszystkie wieki, to myślę, że Polska, w której żyjemy teraz, by była krajem absolutnie potężnym względem wszystkich potęg światowych. No i nie udało się to. No i pytanie, dlaczego w Stanach Zjednoczonych coś takiego się udaje? To znaczy, dlaczego mimo, że społeczności żydowskie, które tam są, one w pewien sposób sterują tym społeczeństwem, Izrael sam dokonuje szpiegostwa technicznego, jak na przykład sprawa Jonathana Pollarda,
to dlaczego mimo wszystko ten sojusz w pewien sposób przynosi, powiedzmy, obopólną korzyść, mimo że prywatnie myślę, że większą korzyść przynosił na przestrzeni czasu i Izraelowi. Dobrze, to tyle. Jeszcze może na sam koniec powiem, że sama koncepcja komedii, może tutaj sama analiza komedii pod kątem tego, jak możemy z tego głębsze elementy rzeczywistości odczytać, wydaje się może trochę przesadzona dla niektórych, ale ja bym na to tak nie patrzył, ponieważ popkultura to są z jednej strony duże pieniądze, a z drugiej ludzie, którzy za tym stoją. Każdy człowiek, który kreuje kulturę, ma jakieś swoje przekonania, jakieś swoje poglądy. Nie jest tak, że to są osoby, które są totalnie neutralne. No i w jaki sposób to musi przenikać do sztuki, którą tworzą. To przeważnie jest inspirowane biograficznie, ponieważ człowiek ma problem tworząc, żeby totalnie odciąć się od własnego doświadczenia. No i też chciałem tutaj może zaznaczyć na koniec, jak bardzo się zmienił świat względem tego, co może być pokazywane w tych komediach, komedia często jest dobrym mechanizmem, dobrym nośnikiem krytyki kultury w takim pozytywnym rozumieniu, to znaczy, że pokazujemy pewne problemy w tej kulturze. No i kiedyś oglądałem jakąś starą komedię amerykańską, tam sprzed 30-40 lat, w której fabuła była taka, proszę Państwa, ona jest mało znana, myślę, że mało kto o niej słyszał, ja nawet nie pamiętam tytułu, ale byłem zaskoczony, jak dużo można było wtedy powiedzieć. Główny bohater udaje, że jest homoseksualistą, żeby zaprzyjaźnić się z kobietą, bo wiadomo, że homoseksualiści są postrzegani jako osoby sympatyczne i często kobiety lubią ich towarzystwo. Próbuje się zbliżyć do tej dziewczyny, próbuje nawiązać z nią relację emocjonalną i potem niby przestać być homoseksualistą właśnie dlatego, że ich wpływ był tak mocny. I mogą Państwo wierzyć lub nie, ale też słyszałem o podobnych przypadkach, które faktycznie się działy. Nie wiem, na ile to jest marzenie kobiet, żeby nawrócić homoseksualistę, ale słyszałem, że się takie przypadki działy. No i to jest, powiedzmy, już samo trochę kontrowersyjne. Myślę, że teraz w tych czasach taki temat byłby dosyć trudny do ujęcia, tak żeby nie przekroczyć poprawności politycznej. Ale co tam było szokujące jak dla mnie, to pojawia się taka scena, że ten udający homoseksualistę chłopak trafia do jakiejś grupy homoseksualistów, gdzie tam uczestniczy w pokazach sztuki nowoczesnej, która jest oczywiście w takim rozumieniu, powiedzmy, spadkobierców Krzysztofa Karonia, jest kontrkulturą, w jakichś absurdalnych takich pseudokoncertach uczestniczy, no ale pod koniec jest napastowany seksualnie przez szefa koła tych homoseksualistów. I ten szef nie akceptuje odmowy, w sensie literalnie go molestuje, także główny bohater traci przytomność i zostaje uratowany przez swojego kolegę. A kiedy inni homoseksualiści, nie znając kontekstu, dowiadują się, co się stało, to zaczyna się larmo. No i przychodzą na następny dzień do kampusu na uczelnię. Student widzi, że nagle są strajki wszystkich mniejszości i jakichś radykalnych grup przeciwko temu, co homoseksualiście zrobili ludzie z bractwa. To znaczy, to jest z automatu przypisane, że jeśli coś złego stało się homoseksualiście, to musiało to być prześladowanie przez ludzi z bractwa. A serial pokazał, że on był faktycznie seksualnie molestowany przez szefa koła homoseksualistów. I to, myślę, było bardzo znamienne, zwłaszcza kiedy widzieliśmy plejadę tych wszystkich mniejszości, które wtedy strajkowały przeciwko temu, co się wydarzyło, opierając się totalnie na plotce. Myślę, że to było niesamowite, jak szczera była to wypowiedź i jak pokazano łatwość, jaką można manipulować tymi mniejszościami, żeby wywołać w nich skrajne emocje i właśnie efekt oblężonej twierdzy. To uczucie, że są bardzo atakowane, że są bardzo zagrożone, mimo że często nie są. Dobrze, to z mojej strony tyle w temacie. No, dziękuję Ci bardzo. Myślę, że był to bardzo ciekawy wątek i ciekawe połączenie. No, ale po raz kolejny widzimy, jak filmy amerykańskie różne takie dziwne treści przemycają. No, kiedy mówiłeś właśnie o tym nawracaniu homoseksualistów, to no to i że niektórzy ludzie tak rzeczywiście robią, że prawda, udają tego, no to jest w ogóle widać, jak destruktywny to ma wpływ na dzisiejsze społeczeństwo, a chyba lepiej już nie będzie. Nie wiem, czy udają. Myślę, że niektórzy może tak, bo statka była skuteczna. A niektórzy się może uważają, że się stali, no. Ale była taka sytuacja, która przypomina mi z kolei serial Ally McBeal, że mężczyzna, który mówił, że jest homoseksualistą, się oświadcza kobiecie, no i ta kobieta ma decydować, czy ona taką sytuację akceptuje. Coś takiego znam na żywo. I w obu przypadkach kobieta jednak się nie decyduje.
na relację z taką osobą, mimo że poza tym to mieli dobry kontakt, on był atrakcyjny, dobrze ustawiony i tak dalej. I może to nie chcę wchodzić w ten temat, no bo on jest powiedzmy trochę poboczny względem tego, o czym tutaj mówimy, ale to samo patrzenie na starsze produkcje myślę, że jest rozwijające, ponieważ widzimy, jak zawęża nam się pole tematów, które możemy poruszać. I jeśli czytają Państwo książki z PRL-u, to pamiętam, że tam absolutnie nawet do podręcznika do dendrologii dało się wcisnąć jakąś propagandę właśnie w tym ujęciu komunistycznym. Myślę, że żyjemy w takim czasie, w którym te kodowanie ideologiczne jest na poziomie jeszcze przewyższającym tamte podręczniki, ale pod kątem tego, co można było powiedzieć w tej erze wolności, powiedzmy te lata 90., 80., myślę, to jeszcze była ta era otrząsania się z tej, powiedzmy, kontrkultury hipisowskiej, a takiego krytycznego mierzenia się z jej spuścizną, to ten etap, kiedy funkcjonowali tak zwani japi, myślę, że to jest bardzo interesujące z punktu widzenia tego, czy mówią ludzie związani z Krzysztofem Karoniem, to znaczy jak ten ruch japi wpisuje się do kontrkultury. Chciałem o tym kiedyś porozmawiać. No ale to była taka epoka przebudzenia i z tego okresu myślę, że powstało najwięcej naprawdę dobrych produkcji, które często są wartościowe nawet po latach. A teraz myślę, że żyjemy w kryzysie też ekspresji artystycznej. No ale to tyle. No to myślę, że to tyle. To był kolejny leksykon manipulacji, w którym manipulację wyjaśniał Przemysław Bagiński z podziemia. Dziękuję Ci bardzo. Ciemniaki. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapek w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane w opisie. I to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.